Adasiu, Adasiu, to mi się nie podoba. Czy on może coś wiedzieć o tym domku? Wykluczony. O raju. Panie profesorze, nie można je chyba zostawić tak sam na sam z tym bandytą, co? Ależ kochasiu, przecież bandia się nie wygada. Panie profesorze! No co? A ten młody człowiek, który wczoraj wieczorem zobaczył groźny pożar, to pani narzeczony. Adaś? Adaś nie jest moim narzeczonym. Bardzo sprytne młodzienie. Ale chyba na taką piękną panienkę to nie tylko patrzy. O, już ja się na tym znam, a on na frajera nie wygląda. Czy oprócz widoczków pan tu jeszcze czegoś szuka? Niech pana o to głowa nie boli. Mało panu było końskiego kopnięcia? Ja mam mocną głowę. Ale tylko jedną. Dziękuję za radę, będę się wystrzegał złych koni. I złych myszy. Myszy? Myszy. Zwłaszcza takich, które po nocach gryzą drzwi. Pan jednak rzeczywiście plecie głupstwa po tym kopnięciu. On ci wyraźnie groził, Adasiu. I tym się zdradził. Panie profesorze, to na pewno on mi rozbił głowę. Na pewno? To niebezpieczny bandyta. Adasiu. Nie przerywaj. Ale stryjasko. Nie przerywaj. Co ja to chciałem powiedzieć? Niebezpieczny bandyta. Właśnie, niebezpieczny bandyta, a sprawa jest niesłychanej wagi. Chcieli przecież kupić cały pałac. Właśnie, oni muszą coś wiedzieć. No ale co? Ba. Tam. Co tam? No ucieka. Gdzie? O raju! Adasiu! Cóż za idiota ze mnie? Cóż za idiota? Ukradł. Co się stało? Podpatrzył i ukradł. Pamiętnik? Tak. Szpiegują nas. Tak? To ja im pokażę. Tylko gdzie oni mogą mieszkać? Właśnie. Dookoła pustka. Lasy, jeziora. Do miasteczka za daleko. A? A we wsi? Za rzeką? Tam wynajmują domy na lato. Może tam? A wiesz? Może? A wiesz, że ty może masz rację. A po co ty to wszystko zabierasz? Do tej pory oni nas śledzili, a teraz ja ich będę miał na oku. Adasiu, stryjku nie pozwól. Zamordują go, zabiją, ja tego nie przeżyję. Słyszałeś? Ona tego nie przeżyje. Cii. I zapowiadam, że jeżeli przyniosą tutaj twojego trupa, to ja będę dla ciebie bez litości i ona też. Biorą mnie panowie niedaleko. Dalej. Bardzo pana proszę, chciałam mu jeszcze coś powiedzieć. Chciałam ci... Ja też chciałam ci coś powiedzieć. Co? Nie teraz. Jak wrócę. Powiedz teraz. Bo ja... Bo ty nie wiesz. Wiem. Co się kolega na wojnę wybierasz, że się tak grzebnia? Prawie! No, siad, jazda. No i co, pojechał? Pojechał, ale wróci. No myślę, mówił coś jeszcze? Nic nie mówił. Jak to nic? No ja Stryjaszka tak strasznie kocham. To widać, to widać.